Ej, ja jestem Rudy! Nie śmiej się z Rudych, bo pójdę do sądu! Nie można się śmiać z Rudych! Cześć! Witam was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale. Oczywiście wystarczy, że jesteście fanami klocków alternatywnych do klocków Lego, byście tutaj wpadli. No i moi drodzy, dziś istne święto klocków alternatywnych. Klocki Playtime rok temu na kanale zrobiły niezły szał, naprawdę. Nie tylko te odcinki, w których rzucaliśmy nimi o drzewo, moi drodzy, ale i w ogóle recenzje, gdyż okazały się naprawdę fajnym, wartościowym klockiem zamiennym do klocka Lego. No i moi drodzy, w tym roku również się pojawiły te klocki. Ja w dniu wczorajszym, tak jest, ponieważ w tym tygodniu z racji tego, że to jest takie święto playtime'owe, filmików będzie więcej. W dniu wczorajszym rzucałem haul, możecie zobaczyć, które 5 zestawów kupiłem, a kupiłem tylko 5, dlatego że no cóż, spóźniłem się trochę z premierą i kupiłem tych klocków, więc mały był wybór. Liczę jednak na dostawy, liczę jednak, że tych playtime'ów będzie u mnie na kanale więcej. Moi drodzy, więc dziś Polis Quad Bike, mamy z tyłu polskie tłumaczenie. Polis mio nio kia. Nie, to jest po fińsku chyba. Kład policyjny wspiera kreatywność, wyobraźnię, interakcję. Szybki pościg kompaktowym kładem. No kompaktowym, no trochę tak, ale z drugiej strony mimo wygląda na mega pancerny kład. Jak po prostu jakaś mega, kurde, wiecie, zbrojna siła taka, co wjeżdża w bojówkę, żeby ich tam od środka rozwalić, moi drodzy. W gołej ścisłości z tych 5 zestawów, które sobie kupiłem, robimy je w ten sposób, że od najmniej ciekawego do najbardziej ciekawego, moi drodzy. To jest moja propozycja, także wiecie, z tej piątki to jest najmniej ciekawy moim zdaniem. Dokładnie to samo opakowanie co rok temu, a czy skrywa to samo? Tam wczoraj, po wczorajszym odcinku jestem różne opinie, jakoby nawet niektórzy z was twierdzą, że zestawy, które były rok temu, mimo wszystko są robione na nowo, czyli to nie jest dokładnie to samo, co było rok temu. No i jestem wysoce ciekawy, jak to wygląda. Oczywiście tak, zapomniałem o tym, że rok temu też to było w playtime'ach. Tak, dostajemy w ogóle całą ulotkę, normalnie jak wiecie, jak w lekach, nie? Jak w lekach. Normalnie to jest jak lekarstwo, dostajecie ulotkę o zagrożeniach życia i tak dalej. Tutaj takim jeszcze lekarskim papierze, nie? Żeby było ciekawiej. Fajnie, fajnie, do kominka. A, instrukcja. No, tak negatywnie mnie playtime'y jeszcze nie zaskoczyły, no niestety. Jest identyczne jak rok temu, chociaż papier chyba ciut jakby słabszy. No niestety, moi drodzy, dostaje nam się po naklejkach. Rok temu też to przerabialiśmy. Niestety tutaj te naklejki są takie, no nie za bardzo. Spoczko jest spis klocków, prawie jak Lego. Nie spoczko jest zdecydowanie zbyt mała ta instrukcja, bo teraz macie to blisko kadru, to jest powiększone, kurde, blisko kamery, ale no nie, nie, no małe to jest troszkę, fajnie jak było większe. Nie pamiętam, jakie to było rok temu, by teraz to skonfrontować tak ze tą edycją. Spójrzcie, oprócz tego, że mamy... nie, dobra. Nie, okej, dobra, mi się przewidziało troszkę. Bo myślałem, że jest takie, wiecie, no to niby jest takie kolekcjonerskie i rok temu również takie dostawaliśmy. Mamy 2019. No właśnie, trzeba by faktycznie kupić tegoroczny. Musiałbym drugi raz kupić ten sam zestaw, który w zeszłym roku, by zweryfikować to, czy on jest faktycznie nowo tłoczony. Cóż, może ktoś z was, moi drodzy, ma też playtime'y na kanale i też rzuci mi linkiem, powie klocko. A, co ja gadam, WTF Kloc, wpadaj na mój kanał i zobacz, kurde, playtime'y. I zobaczyłem, wtedy porównamy. Moi drodzy, ciekawe rozwiązanie. De facto to są dwa różne woreczki. Bardzo twarde, bardzo solidne. Nie wiem po co taki podział, ale okej. Czasem lepiej, żeby był, niż żeby nie było. Nie, to nie jest podział, moi drodzy. To dalej jedna komora. Tak się wydawało, że to są dwie komory. Cóż, tradycyjnie jak na ten kanał przystało, zrobimy sobie oczywiście speed build. Powiem szczerze, już wstępnie dotykając te klocki, widzę, że jest dobrze. Brak napisu na studach, ale rok temu chyba były napisy na studach, moi drodzy. Czy rok temu nie było napisów? Czekajcie chwilę. Ja to zweryfikuję, gdyż całkiem przypadkowo mam tu nieopodal miasto, tak wiem, zaraz mnie spytacie, co z miastem. Tak jest, moi drodzy, czekajcie. Ała, potkłem się. Dobra. O, jestem. Moi drodzy, zupełnym przypadkiem mam tu obok siebie miasto i spójrzcie, wziąłem jeden ze zeszłorocznych zestawów. Jest tu napis Goody ewidentnie, czyli firma Playtime, firma Lidl poniekąd odcięła się od napisu Goody i ma teraz, można by rzec, firmowe, niefirmowe klocki, okej. Okay. No spoko, moi drodzy. Dobra, powiem tak, no tak czy siak, jakość kloca
jest taka, że miałbym problem to odróżnić. Pewna gra z odróżnianiem klocków już naciąga, ale raczej na kanał zwykły, mój gamingowy. Ale tu też może się pojawi, moi drodzy, kto wie, who know. Jakbym wziął zwykłe Lego, no powiem szczerze, to jest twardsze niż Lego, tak jest. I to już widzieliśmy po zeszłym roku. Także jeżeli chodzi o jakość, tu się nie mamy czego obawiać. Ciekawym klockiem jest to, no jest tu trochę ciekawych rozwiązań. Jakościowo, moi drodzy, jeszcze raz powiem, nim nawet zaczniemy recenzję, to jest okej. Nie boimy się, że to się nam rozwali w rękach. Nie boimy się, że coś tutaj będzie nie tak, jeżeli chodzi o wiecie, nawet stawanie na tym klocku. Bardziej bym się martwił o naszą stopę, jak staniemy na tym klocku, że coś będzie z nią nie tak, niż z tym klockiem. Jest nawet za dobrze, no bo mieliśmy rok temu ten problem, naprawdę było skrajnie ciężko rozczepić. I kurde, teraz jakoby mam wrażenie, że jest ciut lżej. Ale jakbym go tak skleił, no ja bym tego, moi drodzy, ja bym go tak nie zrobił, ja bym go tak nie szczepił, bo uwierzcie mi, nie oddzieliłbym go na pewno nie głymi palcami. Dlatego rok temu rzucaliśmy aż tymi zestawami od drzewa. Dobra, robimy się speed build. No, moi drodzy, już prawie miałem krzyczeć drukowanymi literami wow! Powiem tak, okej, zacznijmy pozytywnie. Klocki te zmieniły się, klocki Playtime zmieniły się na znacznie lepsze w stosunku do zeszłego roku. Są dużo lepsze, moi drodzy. Rok temu, pamiętam, budując każdy zestaw, ja miałem czerwone palce po budowie. Ostatnio to była taka recenzja, nie Playtime'ów, innego zestawu, gdzie naprawdę te łapy mi kciuki odpadały po budowaniu. Tu budowałem to, moi drodzy, bez większego problemu, bez większego bólu, bez jakiejś akcji, że kurde, tego nie mogłem wszczepić, bo używam całej siły, kurde, a one się nie chcą ruszyć. Tego nie ma, moi drodzy. Wow! Brawo Playtime za to. Klocki rozdzielają się też znacznie, znacznie łatwiej. Kurde, no da się je bez problemu teraz montować, da się je bez problemu nimi bawić. Rok temu naprawdę takie trzy klocki rozmontowanie to już był ból palcy. Niemniej ten było ciężej odkleić, ale całą resztę, no tam jeden zwykły było ciężej odkleić niż... nieraz zestaw z Lego razem wzięty, także tu nam wszystko ładnie odchodzi, trzyma się dobrze, trzyma się ok, ale gdy chcemy, to nam odchodzi łatwo, ciut za łatwo, na tym powiedział, więc może poszli trochę w drugą stronę, że zbyt bardzo zelżyli to rozbudowywanie. Ale no moi drodzy, nawet takie coś by trzeba było włożyć w poprzednich playtime'ach, żeby zrobić, mówię, coś takiego, a tu proszę, robimy to bez problemów. To jest jak najbardziej na plus i tym samym playtime w kilka oczek uciekł do góry. Moi drodzy, natomiast jest pozbawiony też niestety minusów ten zestaw. Na przykład spójrzcie, jedno koło, widzicie, się chwilę bawiłem, jedno koło... O! A teraz nie wskoczyło. Kurde, przy budowie jedno koło nie chciało mi wskoczyć, spadało, a teraz nie spada. Kolejny więc plus dla Playtime'ów. Cały czas minusem niestety są hipki, które no wyglądają jak wyglądają. Wyglądają po prostu źle. I ten pan chyba celowo jest rudy, żeby można było, wiecie, nie, właśnie żeby nie można było go atakować, bo wtedy powie: ej, ja jestem rudy, nie śmiej się z rudych, bo pójdę do sądu, nie można się śmiać z rudych. I on chyba obrał taką linię oporu po prostu, obrony, przepraszam.
A, natomiast no, wygląda komicznie. Ten jego hełm wygląda troszkę jak była taka postać w Spider-Manie, nie, przepraszam, w X-Menach, i on mi właśnie tego typa przypomina. No, wygląda to nie za fajnie. Ta szybko odpada za łatwo, natomiast jest to jedyny element, który odpada zbyt łatwo, reszta jest w miarę okej. Okay. Tak pan wygląda bez hełmu, zadowolony z pracy. Detalowość na klacie jest ładna, jest okej, okay, fajna, ciekawa, przepełniony wreszcie tymi detalami. Nawet z tyłu jest ładnie zadrukowany. Z nim jest to jak z Kobim, czy z Blockami. Można się kłócić, czy właśnie figurka podoba czy nie, ale nie oszukujmy się, nikomu się te figurki nie podobają za bardzo. Oczywiście fajnie, doceniam, że są oryginalne. Natomiast sam kład jest, moi drodzy, no okej. Okay. Widzimy znaczną poprawę w stosunku... O, tu mam ciężko rączkę odwrócić, ale to jedyny element. Znaczną poprawę w stosunku do zeszłorocznych playtime'ów. O, ma siedzieć czy stać? Siedzieć ma. Widzimy, mówię, te cztery razy, co mówimy sobie jeszcze raz, zbliższa ten zestaw. On ma tutaj, no właśnie, ta szyba mi odpada cały czas i to jest jedyny element, który tak odpada, który mnie gdzieś tam frustruje po prostu, że on mi tak odpada tutaj, no i ciężko to w ogóle jakoś chycić, bo on jest jakoś wyjątkowo zbyt miętki. No, tak wygląda typek na samym kładzie. Mówię, sam kład, no oczywiście, konstrukcji można by się czepić, że taka pancerna, ale okej, okay, też why not. Nawet naklejki chyba troszkę się poprawiły, moi drodzy. Więc, no cóż, jest, moi drodzy, dobrze. Kajdanki są twardsze niż w Lego. Spójrzcie, one się nie wyginają jak w Lego. Nie boimy się, że się złamią. Ja też z Lego się boję. Jest bardziej miękko niż w zeszłym roku, ale w pozytywnym kontekście. Nie chwalę jednak dnia przed zachodem słońca, moi drodzy. Mamy jeszcze 4 co najmniej playtime'y do przetestowania. Natomiast pierwsze wrażenie w tym roku jest bardzo dobre. Naprawdę za 7 zł. Taki klot za 7 zł. Nie zapominajmy, że ostatnio Blocki mieliśmy, kurde, za dychę. Takie małe z hipkiem, a tu za 7 zł w Lidlu dostajesz masz taką fajną. Naprawdę jest bardzo dobrze. Nie zapraszam, moi drodzy, ale jest naprawdę dobrze. Mamy tu sensowną alternatywę do Lego. Dobrą, fajną, twardą. Nie łamie się to w palcach. Trzyma się to ok. Moi drodzy, zapowiada się naprawdę fajnie. Zapowiada się naprawdę fajnie. Czekajcie więc na inne playtime'y, one będą wkrótce oczywiście na moim kanale, ale w międzyczasie obejrzyjcie sobie te stare, których również tutaj nie brakuje pełno. A dla fanów policji mam kilka fajnych informacji na moim kanale gamingowym. Niedawno skończyłem grę City Undercover, bardzo fajna policyjna gra, a na moim bazowym kanale również nie brakuje filmów z szyldem policyjnym. Jest dobrze? Czekamy na kolejne recenzje, żeby się okazało, że to jaskółka tylko jednej wiosny nie czyni. Baaaaa!